Uczestniczymy w pogrzebie profesora, kapłana, niezwykłego człowieka. Już homilia pokazała, jaka była bogata i ciekawa droga jego życia. Chciałbym, licząc na to, że inni namalują ten obraz ojca Andrzeja w kompletny, powiedzieć tylko o trzech króciutkich rzeczach, za które chciałbym Panu Bogu i księdzu Andrzejowi podziękować. Najpierw ta przedziwność Boga w jego opatrzności, co widać w całym jego życiu, a zwłaszcza w drodze jego kapłaństwa. Z jednej strony pokazuje to, jak okropne to były czasy, jak te czasy były pełne kłamstwa i obłudy i prześladowań, że potrafiły wprowadzić w błąd nawet odpowiedzialnych za formację seminaryjną. Ale Pan Bóg doprowadził ojca Andrzeja do kapłaństwa, którego pragnął i dla którego wstąpił do warszawskiego seminarium. Miał być święcony w 72 roku razem z księdzem Popiełuszką. Był święcony niedługo przed jego beatyfikacją kapłana męczennika. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jego udział w życiu Kościoła, współpraca z Konferencją Episkopatu Polski, szczególnie z Komisją do Spraw Wychowania. I to w dwóch etapach. Najpierw w etapie lat 90., kiedy był świeckim profesorem, przy katechetycznych problemach i problemach wychowania, także problemach ówczesnych, pewnie i dzisiejszych, katechezy, która wróciła do szkoły, a potem już, kiedy był kapłanem, także współpraca z gronem katechetyków polskich, współpraca z Komisją Wychowania Episkopatu Polski. Wnosił bardzo dużo, dlatego że był człowiekiem o bardzo interdyscyplinarnym wykształceniu. Jako teolog, socjolog, pedagog, religioznawca po części wnosił do spraw wychowania i katechezy te nowe, ważne akcenty i za to chciałem mu bardzo serdecznie podziękować. I wreszcie za te 13 lat pracy w Warszawie jako duszpasterz, jako kapłan w całej stolicy, w różnych miejscach naszego miasta i diecezji, ale także Polski, a w sposób szczególny w tej bardzo znanej w Warszawie parafii ojców dominikanów tutaj na Służewiu. Ojcze Andrzeju, bardzo Ci za wszystko dziękujemy. Bardzo dziękuję jako Twój biskup przez pewien czas i modlimy i prosimy Boga o miłosierdzie dla Ciebie, aby otworzył dla Ciebie bramy nieba, wieczny odpoczynek, a światłość wiekuista. Pozwolę sobie nawiązać do jeszcze jednej płaszczyzny jego życia, przy całym bogactwie tej postaci, którą mieliśmy okazję usłyszeć w homilii, w kazaniu. Chciałbym podziękować mu za jego zakonność w imieniu braci, sióstr, dominikanów, dominikanek. To też jest jakiś bardzo istotny wymiar jego życia i świadectwa tego, co robił, jak żył. Nie ukrywam, że był bardzo wyrazistą postacią i przy całym swoim takcie, uprzejmości potrafił jasno też wypowiadać swoje zdanie. Różniliśmy się niejednokrotnie w spojrzeniu na rzeczywistość, spieraliśmy się, ale to, co było piękne w Andrzeju, to to, że przy tych wszystkich różnicach zachowywał absolutną zakonność. Swoje posłuszeństwo, swoje przywiązanie do zakonu, swoją świadomość tego, że jest dominikaninem. I w obliczu jego cierpienia, jego śmierci okazuje się, że to, co było sporem, to, co czasem było różnicą, zbladło, odeszło na plan dalszy, a zostało to, co istotne. Ta więź dominikańska, która była podstawą, która była fundamentem. Mam nadzieję, że to, co nas różniło, odeszło w przeszłość, a jako bracia, jako siostry dominikanie będziemy podejmować to dobro, które
ojciec Andrzej między nami zostawił, które wniósł w nasze życie, w nasze klasztory przez swoją posługę naukową, ale też przez swoją zakonność, przez to, jaki był, kim był między nami. Ojcze Andrzeju, dziękuję, będziemy pamiętać, będziemy kontynuować to, co posiałeś w naszych sercach. Poślubiony Bogu i nauce, stry Andrzej miał taką obrączkę, która symbolizowała właśnie te dwa jego powołania życiowe, dwie wielkie miłości, które w przedziwny sposób w tych najróżniejszych wątkach jego życia się przeplatały i rozwijały tak, że aż dzisiaj trudno w kilku słowach to wszystko jakoś podsumować. Jestem bardzo wdzięczny ojcu profesorowi Jarosławowi za to, że chociaż krótko przypomniał drogę życia stryja i różne jego zaangażowania jako badacza, naukowca, wychowawcy, duszpasterza. We wszystkich tych polach wykazywał niezwykłe zaangażowanie, niezwykłą skrupulatność, sumienność. No takim go właśnie zapamiętujemy, jako bardzo oddanego tym wszystkim obowiązkom, tym wszystkim zobowiązaniom, które na siebie brał. W tych ostatnich miesiącach, kiedy postępująca choroba odbierała mu siły, mogliśmy obserwować, z ilu różnych zobowiązań musiał zrezygnować, ile jeszcze miał planów, ile jeszcze chciał ofiarować innym. Ale mamy takie głębokie przeświadczenie, że odchodził spełniony. Mam nadzieję też, że będzie miał godnych następców. Zapamiętamy go jako człowieka wielkiej delikatności, który dyskretnie, choć no nie da się ukryć czasem surowo, był w naszym życiu obecny. Też myślę, że próbował prostować nasze ścieżki. Za to jesteśmy mu wdzięczni. Niech odpoczywa w pokoju. Kaznodzieja wspomniał, że ojciec Andrzej był bardzo związany z naszą archidiecezją poprzez swoje prace naukowe, zaangażowanie. Te zapamiętałem, że przeszedł 1912 kilometrów przez Bieszczady. To są piękne tereny i równie piękni ludzie duchowo. I chyba to go pociągało, żeby tam często przyjeżdżać i zostawić też swój dorobek, który też nam jest bardzo cenny, za który chcemy dzisiaj też serca podziękować. Wiem, że nie zdążył zakończenia chyba ująć w tej książce, ale prosił o to, żeby ksiądz arcybiskup, który jest historykiem, żeby to uczynił. Jestem przekonany, że ta książka też bardzo szybko się ukaże. Więc wielki Bóg zapłać, ojcze Andrzeju, za twój trud, za przyjaźń naszą archidiecezją i za częste tam przyjeżdżanie też. Ostatni raz, żeśmy się widzieli akurat na wakacjach, podziwiałem go, bo było bardzo gorąco. On w archiwum tam cały dzień pracował jeszcze wtedy, szukając materiałów. To pokazuje, jak wielki zapał go też cechował i za to zaangażowanie też serca dziękuję. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczny spoczynek. Ojcze Andrzeju, znając Ciebie, zapewne byś nie chciał, aby tutaj dużo o Tobie mówić, ale byłeś człowiekiem, który był wierny prawdzie. I chcę też być wiernym prawdzie i kilka słów o Tobie powiedzieć. Jakim byłeś naukowcem, jakim byłeś księdzem, jakim byłeś człowiekiem. Byłeś wybitnym socjologiem i teologiem, pastoralistą oraz katechetykiem. Czego nie badałeś? Socjologia parafii, diecezji, lekcje religii, katecheza, wychowanie, szkolnictwo, duszpasterstwo młodzieży i rodzin, laikat jako podmiot duszpasterstwa,
wychowanie religijne, polski kult maryjny, jego przemiany i tak można byłoby długo mówić. Uczyłeś nas, jak odczytywać empirycznie znaki czasu. Twoja książka o Kościele także socjologicznie jest fundamentalną pozycją dla wszystkich badaczy, którzy szukają metodologicznego wzorca. Zbudowałeś pomost między teologami i socjologami. Ale nie tylko to. Poszerzałeś nasze spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Nigdy nie uchylałeś się od oceny w świetle Ewangelii sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i dawałeś niejednokrotnie świadectwo swojego patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Byłeś bardzo inteligentny, miałeś szerokie horyzonty myślowe. Potrafiłeś obrazowo i z humorem przedstawiać swoje poglądy. Nieraz podchodziłeś krytycznie do rzeczywistości uniwersyteckiej, nieraz eklezjalnej i dałeś nieraz temu publiczny wyraz. Było to świadectwo wierności Ewangelii, twojej miłości do Kościoła i słuchania głosu sumienia. I płaciłeś nieraz za to wysoką cenę. Bardzo dużo tobie ja sam zawdzięczam, nie tylko w kontekście rozwoju naukowego, ale jak służyć prawdzie. I powiem, że tak po ludzku będzie mi ciebie, Ojcze Andrzeju, brakowało. Dziękujemy Bogu za dar twojej osoby. Niech Matka Boża, Mateczka, tak mówiłeś, wprowadzi cię do raju, a dwom rodzinom i dominikańskiej, i tej najbliższej rodzinie krwi składamy wyrazy współczucia. Dziękujemy za dobrego profesora i szlachetnego człowieka. Pragnę wypowiedzieć słowa wdzięczności Panu Bogu za osobę świętej pamięci ojca Andrzeja Potockiego. W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego prosił mnie o to przewodniczący, ksiądz profesor Marek Chmielewski z KUL, ale także mówię to z potrzeby serca w imieniu tych wszystkich obecnych tutaj członków Towarzystwa Mariologicznego i tych, którzy łączą się w modlitwie. Dzisiaj mamy Dzień Świętego Jana Apostoła, umiłowanego ucznia Chrystusa. To jemu z wysokości krzyża Chrystus powierzył swoją matkę i jego uczynił synem matki. Święty Jan wziął Maryję do siebie. Można powiedzieć, że i na pewno tak jest. Ojciec Andrzej również wziął Maryję do siebie. Wziął do swego życia. Nie tylko poprzez przynależność do zakonu kaznodziejskiego, który szczególnie czci Matkę Bożą, ale tę miłość, tą miłością i obecnością Maryi w swym życiu chciał się dzielić z innymi i czynił to między innymi w ramach Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. To jego zaangażowanie miało kilka wymiarów. Po pierwsze, były to konferencje czy wykłady, w którym dzielił się swoją wiedzą, swoją miłością do Maryi, duchowością dominikańską. Po drugie, było to jego zaangażowanie w działalność organizacyjną przez dwie kadencje. Był przewodniczącym czy członkiem komisji rewizyjnej. Miałem zaszczyt blisko współpracować z ojcem Andrzejem. Bardzo ceniłem jego rady, sugestie, słowa zachęty, aby to towarzystwo jeszcze lepiej i jak najlepiej głosiło chwałę Bożą i cześć Matki Bożej. I wreszcie ojciec Andrzej służył także swoją wiedzą i socjologiczną, mariologiczną, zwłaszcza kustoszom polskich sanktuariów, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach.
Często potem oni zapraszali go chociażby z kazaniami na odpusty, czy prosili o rady, jak lepiej rozwinąć działalność danego sanktuarium. Ale przede wszystkim ojciec Andrzej naśladował Maryję w pokornym życiu, w pokorze i w usłużności. Gdy tutaj przybywałem do was, do tego sanktuarium, by wygłosić referaty w ramach cyklu Oto Matka Twoja, i z ojcem Stanisławem Przepierskim byliśmy w auli. Ojciec Andrzej zwykle też przychodził, ale pod koniec już schodził, żeby przygotować kolację i zawsze czekał z kolacją na nas. Będzie mi też brakowało jego SMS-ów, które otrzymywałem w uroczystość świętego Franciszka, gdzie podkreślał łączność naszych dwóch zakonów, franciszkańskiego i dominikańskiego. Ojciec Andrzej kiedyś powiedział mi: dobrze, że nasze zebrania plenarne zaczynamy modlitwą za zmarłych. Mam nadzieję, że za mnie też będziecie się modlić. Tak, ojcze Andrzeju, dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy Bogu i dziękujemy Tobie za to dobro, które zostawiłeś w naszych sercach. I modlimy się słowami różańca, tak jak Ty wielokrotnie się modliłeś codziennie, prosząc: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojciec Andrzej Potocki był jeszcze członkiem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W ten sposób dopełnia się obraz jego aktywności, która nas zdumiewała. Był wśród nas bardzo cenionym naukowcem, ekspertem. Ceniliśmy go za wypowiadane opinie, zawsze merytorycznie pogłębione. Poza tym miał jeszcze cechę, przypuśćmy, że wszyscy o niej już wiedzą, był życzliwie krytyczny. Dlatego też to wszystko, cokolwiek mówił, było do przyjęcia. Poprzez ową serdeczną życzliwość, jaką w sobie miał i w ten sposób na nas oddziaływał. Był twórczy w myśleniu. Myśmy czekali na jego przyjazd, na to, żeby zabrał głos, żeby właśnie poddał krytyce to, co być może jeszcze jest niedoskonałe. Był przewodniczącym komisji rewizyjnej. Drugi motyw, który chciałbym tutaj podnieść, to salezjański, ponieważ jestem salezjaninem i właśnie ojciec profesor wspomniał wcześniej, że pracował w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. I dzisiaj mu bardzo dziękuję za to, że kiedy go prosiłem jako pierwszy dyrektor tego instytutu, żeby podjął wykłady, zrobił to bez wahania. Ponieważ, o ile pamiętam, mówił, że interesuje go wychowanie i miał wykłady z socjologii wychowania. Bardzo sobie ceniliśmy te wykłady i jego obecność. I trzeci, ostatni motyw, osobisty. Współpracowaliśmy na różnych odcinkach. Kiedyś pamiętam, że powiedział mi: dobrze byłoby napisać książkę na temat nauczania religii w szkole. Ty masz jakieś teksty, ja mam jakieś teksty, zróbmy to razem. Wyszła książka. Ale dzieliliśmy się wieloma różnymi problemami katechetycznymi, dzieliliśmy ten sam pogląd na to, co dzieje się w Kościele w Polsce w kwestiach dotyczących nauczania religii w szkole. Dzisiaj za to chcę bardzo podziękować. Rzeczywiście, będzie nam brakować tego życzliwie krytycznego głosu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Ponieważ tutaj ostatnio mówiono o aktywności ojca profesora w towarzystwach różnego typu naukowych, ja będę przemawiała nie w imieniu IPSIR-u, ale w imieniu Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
i w imieniu sekcji żegnam wybitnego socjologa religii, wspaniałego człowieka oddanego nauce i Kościołowi, świętej pamięci ojca profesora, doktora habilitowanego Andrzeja Potockiego, dominikanina, który z naszą sekcją związany był od początku jej istnienia, czyli od roku 1987. Był jednym z pierwszych jej członków. Ksiądz profesor przez 30 lat był aktywnym uczestnikiem wielu dorocznych konferencji, zawsze z ciekawymi referatami i inspirującym głosem w dyskusjach. W pokonferencyjnych książkach jest wiele jego ciekawych artykułów. Dwukrotnie na zaproszenie ojca profesora członkowie sekcji obradowali w gościnnych murach klasztoru dominikanów na Służewie. Ksiądz profesor Andrzej Potocki, autor wielu znaczących publikacji z zakresu socjologii religii, był niekwestionowanym autorytetem spajającym środowisko socjologiczne z kościelnym i odwrotnie. Rok temu, 15 grudnia, w warszawskim oddziale Polskiego Towarzystwa Socjologicznego odbyła się promocja jego ostatniej, pokaźnych rozmiarów autorskiej książki pod tytułem O Kościele także socjologicznie, o której tutaj już wspomniano, która od samego początku zyskała uznanie wielu czytelników i właściwie prawie z momentem jej powstania stała się klasyczną pozycją dla i teologów, ale i socjologów. Ojciec profesor Potocki, człowiek ogromnej kultury osobistej i poczucia humoru, bywało, że z nutką sarkazmu, cieszył się w środowisku socjologów niekłamanym autorytetem, szacunkiem i sympatią. Środowisko socjologów religii dziękuję księdzu profesorowi za koleżeńską życzliwość i bezinteresowną pomoc, na którą zawsze można było liczyć. Dziękując za tak wiele, żegnamy księdza profesora, towarzysząc mu w tej ostatniej drodze, a w dalszej niech chór aniołów towarzyszy ci, księże profesorze, drogi Andrzeju, aż do nieba na wieczny odpoczynek. Spoczywaj w pokoju wieczystym. W naszych sercach i pamięci pozostaniesz na zawsze. Dziękuję.